Nie tak dawno na mojego streama wbił widz, który w poprzedniej części Blessa zostawił 500 zł, a niedługo po tym twórcy zawinęli interes i serwery zostały zamknięte. To w pewnym sensie uświadamia, skąd tak ogromny hejt na Bless Unleashed i dlaczego cena tej gry na Steamie była w większości negatywna przez pierwszych kilka dni po premierze. Czy aby na pewno słusznie? Od pierwszego uruchomienia Bless Unleashed sprawia wrażenie nietuzinkowej i całkowicie odmiennej od reszty aktualnych tytułów MMORPG. Menu wygląda na mocno konsolowe, a może nawet mobilne. System walki sprawia wrażenie niesamowicie topornego, a ograniczenie do 4 podstawowych umiejętności może sugerować, że gra do skomplikowanych należeć nie będzie. Całość, z którą zderzamy się na początku, w większości graczy wzbudza stosunkowo negatywne emocje i poniekąd może to być spowodowane wcześniej wspomnianymi negatywnymi ocenami lub wspomnieniami o nagłym zniknięciu poprzedniczki. Zabawę w Blessa zaczęliśmy w trójkę i o ile na początku wytykaliśmy grze każdą pierdołę, to, że system walki jakby turowy, a kotwica przy każdym wyprowadzanym ataku gratis, to, że nawet nie można zmienić kanału, żeby wspólnie pograć i to, że okrutnie laguje. Ale po godzinie zgodnie stwierdziliśmy, że ej, w sumie to gra się przyjemnie. Pomimo całej niestandardowości, to Bless Unleashed posiada również jedną stosunkowo klasyczną rzecz, a mianowicie start jako wysokopoziomowy bohater, żeby dać nam przedsmak tego, czym nasza klasa może się stać. Do wyboru mamy Crusadera, Berserkera, Rangera, Maga i Priesta. Niektórzy z nich mają do wyboru dwie rasy, jednak jest to kwestia kosmetyczna. Gdy już przejdziemy do rozgrywki właściwej, to od razu trzeba zastrzec, że Bless Unleashed należy do grupy grindowników i to wcale nie takich casualowych. Nie wskazuje na to system walki, który jak wspomniałem jest dość ociężały, ale o nim nieco później. Grind skupia się na powtarzalnym wykonywaniu questów w świecie gry, dungeonów oraz zbieraniu po prostu horrendalnej ilości materiałów, żeby stworzyć coś sensownego za pomocą craftu. Mimo że gra prowadzi was przez główne questy, to w pewnym momencie musicie poświęcić również czas na oczekiwanie na konkretnych bossów, czy po prostu będziecie musieli załatwić skądś potężniejszy ekwipunek, bo w innym wypadku będziecie mieli problem nawet z pojedynczym, zwykłym mobem. A skoro już o sprzęcie mowa, to jest to kolejna rzecz, którą Bless Unleashed robi w sposób wyjątkowy, a zarazem dość interesujący. Itemizacja naszej postaci jest bardzo ważna, ponieważ wbijając kolejne poziomy i nie rozwijając ekwipunku, możemy dojść do ściany, która uniemożliwi nam dalszy progres. Tak naprawdę to EQ świadczy o naszej mocy, a poziomy są tylko po to, żeby odblokować kolejne mechaniki czy rozwinąć umiejętności. W pewnym momencie będziecie zmuszeni albo do podróżowania po świecie gry w poszukiwaniu eventów oferujących dobry sprzęt, albo masowo będziecie musieli wykonywać dungeony, albo oddacie się bezkresnemu grindowi surowców na crafting. Albo po prostu kupicie sobie paczkę z walutą w grze, ale o tym później. Przedmioty dość klasycznie podzielone są na różne jakości, posiadają różne perki, a dodatkowo niektóre z nich możecie ulepszać, żeby na maksymalnym poziomie ulepszenia zmienić ich jakość na jeszcze wyższą. Cały system jest dość prosty, przejrzysty, z dużą dozą RNG i ponownie wymuszający na nas regularny dzienny grind. Osobiście za najefektywniejszy sposób girowania uznałem dungeony oraz wykonywanie eventów w świecie gry. Te pierwsze dzielą się na klasyczne pięcioosobowe oraz na dwuosobowe, gdzie stoczycie walkę tylko z jednym potężniejszym przeciwnikiem. I właśnie ci potężniejsi przeciwnicy to jest creme de la creme całego Blessa Unleashed. To właśnie tu rozwiązuje się sprawa teoretycznie drewnianego systemu walki i tak naprawdę całość przypomina to, co znamy z Dauntlessa albo z Monster Hunter Online. Bossowie posiadają określony zestaw ciosów, który musimy poznać, żeby efektywnie z nimi walczyć. W Bless Unleashed nie ma miejsca na bezmyślne nawalanie w klawisze i nawet ataki pod lewym czy prawym przyciskiem myszy łączą się w kombinacje zakończone potężnymi uderzeniami. Cała postać i każda jej umiejętność posiada pewną bezwładność, którą musimy uwzględnić przed każdą szarżą na przeciwnika. Co więcej, jeśli nie zadbaliście o wcześniej wspomniany ekwipunek, to jedna nieudana akcja może zakończyć się śmiercią. Okazuje się, że system może jest ociężały, ale jest również bardzo taktyczny i wymaga przemyślenia tego, co się robi. Niestety nie zawsze ten zamysł widać, na przykład gdy przyjdzie nam po prostu bić zwykłe moby, które zbierają się do ataku na nas jak za karę, a naszej postaci też by się przydała podwyżka, żeby dodać chociaż odrobinę dynamizmu.
Gdy już solidnie ogarniemy podstawy, kolejne bestie padają wolniej lub szybciej od naszych kul ognia lub topora, to pora na nieco rozwoju postaci. Przede wszystkim każda klasa ma do dyspozycji dwie bazowe umiejętności, które można ulepszać, oraz cztery umiejętności wybrane przez nas. Wyboru zbyt wielkiego nie ma, ale jak dorzucimy do tego jeszcze różne kombosy wyprowadzane lewym i prawym przyciskiem myszki, to już coś zaczyna się dziać. Całość uzupełniają błogosławieństwa, które potrafią zmienić naszą rotację o 540 stopni. Jednak zestawów takich błogosławieństw mamy jedynie 4, więc na dobrą sprawę mamy również 4 sposoby grania daną postacią, plus wybrane przez nas umiejętności oraz statystyki z ekwipunku. Nie jest to elastyczny i bardzo rozbudowany system, ale ja grając Berserkerem znalazłem coś przyjemnego dla siebie, a w dodatku twórcom będzie łatwiej zbalansować całą rozgrywkę. Co więcej, taki system sprzyja także nowym graczom, którzy nie są zasypani setkami parametrów, statystyk i innych tabelek z Excela. Grafika, jak widzicie, też jest ładna. Interfejs jest niepraktyczny jak dwuręczny miecz większy od postaci, ale pora na coś, z czego wydawca Blessa słynie. Item Shop. Szczerze? Nie zaglądałem do sklepiku przez pierwszych kilka dni rozgrywki, bo nie chciałem sobie psuć humoru, ale w końcu dla was, drodzy widzowie, trzeba było to zrobić. Chociażby po to, żeby w razie konieczności was ostrzec. I według mnie taka konieczność jest. Miejcie na uwadze, że sporo przedmiotów z item shopu można kupić również na aukcji, normalnie w grze, ale dla mnie jest to marne pocieszenie. Otóż w item shopie możecie przede wszystkim zakupić premium, które znacząco zwiększa pojemność waszego ekwipunku, a uwierzcie mi, że od pewnego momentu jest to niemal konieczne, albo musicie przynajmniej perfekcyjnie zarządzać przedmiotami. Do tego oczywiście zwiększony exp, zdobywanie złota, przyspieszony crafting, a nawet 50 sztuk waluty premium dziennie. Możecie także kupić co tydzień paczki, w których to znajduje się spora ilość waluty Starseed, za którą to możecie rozwijać wcześniej wspomniane błogosławieństwa, czy po prostu kupować przedmioty na auction house. Ciężko powiedzieć, czy ilość waluty faktycznie jest spora w późniejszej fazie rozgrywki, ale po kilkunastu godzinach mojej rozgrywki wygląda na to, że tak. Tak na koniec to całkowicie szczerze polecam wam za darmo wypróbować Blessa Unleashed, bo jego podejście do kilku spraw jest na tyle wyjątkowe, że wprowadzi nieco świeżości do waszego MMORPG-owego życia. Natomiast nad tym, czy warto się angażować w grę jakoś poważniej, to już bym się zastanowił, bo gra jest stosunkowo świeża, a item shop już nie napawa jakimś optymizmem. Jeśli ktoś z was spędził wiele godzin w Blessie Unleashed, to dajcie znać w komentarzu, jak sklepik w grze ma się do endgame'u. A póki co życzę miłego dnia i trzymajcie się. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.